Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Kolejna dyskusja o historii. Tym razem przenosimy się z Europy, gdzie na ogół gościmy, do Chin, na Daleki Wschód. A moim gościem jest znakomicie znany Państwu profesor Jakub Polit. Dzień dobry. Dzień dobry, mimo wszystko w Europie, a nie w Chinach. Tak jest, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pretekstem do naszego spotkania jest wznowienie, drugie rozszerzone wydanie pańskiej znakomitej książki Smutny Kontynent. Proszę bardzo. Wydawnictwo Arkana. Bardzo ją Państwu polecam. Czytałem ją za pierwszym razem, teraz drugi raz i zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Będziemy, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiali o jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Azji, chyba całego świata, mianowicie o rzezi Nankinu w roku 1937 i w ogóle o wojnie japońsko-chińskiej. Ale zanim oddam głos naszemu szacownemu gościowi, to apel do widzów. Subskrybujcie Państwo kanał, lajkujcie filmy, komentujcie filmy, podawajcie nasze filmy dalej, żeby wasi przyjaciele i znajomi też mogli nas oglądać. No i wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie poprzez naciśnięcie przycisku Wesprzyj pod tym filmem. Każde wsparcie się dla nas liczy, jesteśmy portalem niezależnym. Panie profesorze, to co, zacznijmy może w ten sposób. 13 grudnia 1937 roku, co się wydarzyło, czy też co się rozpoczęło tego dnia w mieście Nankin na terenie Chin? Coś bardzo spodziewanego. Miasto Nankin, starożytna siedziba dynastii Ming, czyli pierwszej, przedostatniej chińskiej dynastii, a ostatniej rdzennie chińskiej, ponieważ ostatnio była dynastia mandżurska, przygotowywało się wówczas do oblężenia, ponieważ Chiny od kilku miesięcy były w stanie faktycznej wojny z Japonią, wojny, której jednym z głównych frontów stał się położony niezbyt daleko Szanghaj, co było zresztą powodem tragedii Nankinu. Okazało się, czy było jasne, iż oba miasta leżą blisko siebie, że upadek Szanghaju musi pociągnąć za sobą przesunięcie się frontu w okolice Nankinu, a po gigantycznych stratach, jakie poniosła armia chińska w 3-miesięcznej kampanii szanghajskiej, nie będzie sił zdolnych do obrony stolicy. Z drugiej strony paradoks między strategią a polityką polegał na tym, że ze względów prestiżowych stolicy należało bronić. Przynajmniej należało usiłować ją bronić, podczas gdy bronić nie było się jej w stanie. I rzeczywiście okazało się, że obrona nie potrwała długo. Tak, ale panie profesorze, Chiang Kai-shek, przywódca chiński, wyjeżdża razem z małżonką, czy też wylatuje samolotem na krótko przed upadkiem stolicy z miasta. Natomiast na miejscu zostaje generał Deng Shengxi. I rozumiem, ten oficer ma kierować obroną miasta, ale w praktyce to raczej mu nie wychodzi. No właściwie rzecz biorąc, nie było żadnej obrony. Było jej pozorowanie, które trwało mniej więcej 24 godziny. Tutaj miała miejsce tragiczna dysproporcja między koniecznościami politycznymi a koniecznościami wojskowymi. Rozbita armia chińska nie była w stanie bronić stolicy, a Tang był fatalnym kandydatem na obronę tak ważnego punktu. Inna sprawa, że niewiele było innych możliwości, dlatego że większość oficerów utalentowanych, a jednocześnie lojalnych, mało kto w ówczesnych Chinach spełniał obydwa te wymogi, albo wyginęła podczas obrony Szanghaju, albo zajęta była innymi obowiązkami. Ów były warlord, prawda, podobno w swoim czasie uzależniony, choć nie w stopniu ekstremalnym, od opium, prawda, był złym kandydatem na złe stanowisko. Trzeba jednak powiedzieć, że nawet gdyby Napoleon został mianowany na jego miejsce, nie byłby w stanie prawdopodobnie z przyczyn obiektywnych, a także z jakości oddanych mu trzecio-czwartorzędnych wojsk podołać takiemu wyzwaniu. Tak, mimo że w książce pisze pan, że Chińczyków, chińskich żołnierzy było więcej, bo to było 50 tysięcy ludzi, a Japończyków mniej, bo około 30 tysięcy, ale morale, uzbrojenie i wszystko inne, dowodzenie znakomite było po stronie Japończyków. No więc to przejdźmy już do tego nankińskiego koszmaru. Generał Deng ucieka również,
Obrona jest pozorowana i 13 grudnia wkraczają z rozwiniętymi sztandarami oddziały japońskie. No i co? Od razu padają pierwsi zabici? Jak to się rozpoczęło, to mordowanie? No, powiedzmy, swoiste elementy armii japońskiej wkraczają jeszcze wcześniej, bo wkraczają w postaci deszczu ulotek, bardzo charakterystycznych. Niektóre z nich przedstawiają żołnierza armii cesarskiej, prostego szeregowca, prawda, w owijaczach i oliwkowym mundurze, trzymającym na rękach małą dziewczynkę z podpisem "Zaufaj armii cesarskiej i polegaj na niej". Trzeba powiedzieć, że takie ulotki miały być w jakiejś mierze, prawda, przepustką do wolności, to znaczy możliwością do kapitulacji. Trzeba powiedzieć, że chociaż, prawda, przeciągających przez Nankin uchodźców jest pewien problem, bo pewnie później padnie pytanie o rozmiary rzezi i się okaże, że brakuje precyzyjnych szacunków, ile w ogóle osób w tym momencie w stolicy było. Wielu uciekło, ale z pobliskich miejscowości napłynęły kolejne dziesiątki tysięcy. Otóż chociaż dziesiątki tysięcy przynosiły wiadomości o nieludzkich okrucieństwach Japończyków, no z drugiej strony nie bardzo w nie wierzono. Pamiętano, że w latach dawnych, wcześniejszych, sięgających aż do powstania bokserów, prawda, w roku 1900, dyscyplina w armii cesarskiej była wysoka i wzorowa. Sądzono, że zmęczeni Japończycy zechcą trochę, prawda, sobie odpocząć. Wreszcie, że są w stolicy i muszą się tutaj odpowiednio zachować. Natomiast fakt, dyscyplina pękła natychmiast. Niektórzy z żołnierzy chińskich pozbywali się czym prędzej mundurów, inni uciekali, inni przeciwnie, prawda, ubierali mundury, sądząc, że to im do czegoś posłuży. Powstał bałagan nie do opisania, zwłaszcza że miasto ujęte było potężnymi, chciałoby się rzec, średniowiecznymi murami. Mówię chciałoby się rzec, bo w Chinach pojęcia typu średniowiecze nie mają sensu, a te mury bezużyteczne w celach obronnych mocno jednak utrudniały przemieszczanie się. No tak, czyli mamy sytuację, w której Japończycy wkraczają do miasta. Część mieszkańców Nankinu łudzi się, że może uda się jakoś wkupić w ich łaski. Pojawiają się nawet jakieś japońskie flagi. No liczą na to, tak jak pan powiedział, panie profesorze, że oni są zmęczeni, ale tak nie jest. I jak rozumiem, pierwszą ofiarą masową mordów stają się jeńcy, to znaczy te masy często zdemoralizowanych, pogrążonych w apatii żołnierzy chińskich. Tu pisze pan w książce rzecz szokującą. Wielu z tych chłopców miało po 13-14 lat. Tacy byli ci rekruci, ale jak rozumiem, w oczach Japończyków oni byli zbędnym balastem i rozpoczyna się mordowanie. Jak to się odbywało? Czy tu jest w ogóle różnica mentalności, prawda? Dla żołnierza japońskiego nieprzyjaciel, który kapitulował, chociaż miał przewagę liczebną, prawda? Nieprzyjaciel, który nie chciał stawić żadnego oporu, nie był wiele wart w myśl zasad kodeksu Bushido, chociaż z drugiej strony należy pamiętać, że ta sama armia japońska zachowywała się inaczej podczas wojny rosyjsko-japońskiej, być może się inaczej by zachowała wobec przeciwnika europejskiego. Ponadto były to oddziały, które były rozwścieczone 3-miesięcznymi walkami w Szanghaju. Tutaj zginęło wielu ich towarzyszy broni. Miały teraz okazję wreszcie odkuć się na kimkolwiek. I faktycznie były to oddziały tyłowe, były to oddziały chińskie, trzecio-czwartorzędne. Były to oddziały, gdzie w szeregi wcielano faktycznie byle kogo od takich ludzi najzupełniej młodocianych. Nie ulega jednak wątpliwości, że owe egzekucje na jeńcach, do których doszło w pierwszych dniach po zajęciu miasta, nie były edwetem, takim powiedzmy jękiem szerokiej duszy zdenerwowanej soldateski japońskiej, tylko były zadaniem najzupełniej planowym. Chciano w pewien sposób zastraszyć przeciwnika, porazić go strachem. To o odpowiedzialności, panie profesorze, o konkretnych ludziach, którzy za to ponosili odpowiedzialność to porozmawiamy na końcu, w podsumowaniu naszej rozmowy, ale proszę teraz przedstawić naszym widzom, którzy nigdy nie słyszeli być może o masakrze w Nankinie, o tym strasznej tragedii ludzkiej, jak to konkretnie się odbyło? To znaczy, co to były masowe rozstrzeliwania tych jeńców, czy Japończycy stosowali jakieś inne metody? To znaczy w wypadku jeńców rzeczywiście można byłoby to tak powiedzieć paradoksalnie, że ci, którzy byli rzeczywistymi,
w sensie wojennym przeciwnikami armii cesarskiej otrzymali przywilej bardziej humanitarnej śmierci, ponieważ rzeczywiście byli rozstrzeliwani. Nikomu nie muszę wyjaśnić, że jeńców nie powinno się rozstrzeliwać, zwłaszcza jeżeli są bezbronni. No, jeniec musi być bezbronny z definicji. Jednak śmierć od kul karabinu maszynowego czy od kul karabinowych to jest coś, z czym się powinno na wojnie liczyć, aczkolwiek oczywiście nie w takich warunkach. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja ludności cywilnej. Tutaj na wstępie było powiedziane, słusznie pan stwierdził, że Nankin to jest rok 37, z tym, że był to 13 grudnia. Masakra w mieście trwała ponad 2 miesiące, czyli przeciągnęła się sporo na rok 38 i tutaj już się chwytano wszelkich możliwych sposobów odnośnie do cywilów. Właściwie tylko granice wyobraźni, chciałoby się powiedzieć, perwersyjnej były tego rodzaju wyznacznikiem. Skąd o tym wiecie? Nie chciałoby się temu wierzyć, ale istnieją dowody, na przykład fotograficzne. Ale co pan, panie profesorze, gdyby pan mógł wymienić te metody, jakimi oprawcy japońscy uśmiercali cywilów? A proszę bardzo, no chociaż niektóre z nich. A więc ścinanie mieczem, prawda? Przy czym zdarzały się wypadki, iż wydawano rozkazy, ażeby cywile ustawiali się gęsiego, po czym żołnierze japońscy obcinali im głowy. Tutaj wydaje się to bezsensowne. Jak można stać gęsiego po własną śmierć? Ale chodziło o zachowanie w szoku. Istnieją przykłady jeszcze z czasów podbojów mongolskich, kiedy w ten sposób, prawda, poszczególni hanowie nakazywali żołnierzom pozbywania się jeńców. Czasami wpędzano ich do dołów, prawda, gdzie rozstrzeliwano ich z karabinów maszynowych. Czasami jeńców zakopywano, jeńców, prawda. Kobiety, dzieci złapanych przychodniów po szyję, prawda, w ziemi, gdzie również załatwiano ich kolbami albo bagnetami. Czasami szczuto ich przy pomocy armijnych psów. Czasami wpędzano mieszkańców Nankinu na wyższe piętra budynków. Pamiętajmy, że zabudowa często była drewniana. Podpalano wówczas parter czy niższe piętra, a do tych, którzy wyskakiwali z okien, był to obrazek znany później z getta warszawskiego, jako żydowscy spadochroniarze, strzelano, prawda. Bywały wypadki, prawda, kiedy usiłowano ich wieszać za języki na hakach. Kiedyś mi zadano pytanie, w jaki sposób można powiesić człowieka za język na haku? Przecież język powinien się urwać. Otóż można, jeżeli hak wbije się w podniebienie. Były jeszcze rozmaite inne pomysły, łącznie z oblewaniem benzyną i podpalaniem, ale ten ostatni chwyt był dość rzadki, po prostu brakowało benzyny. Wreszcie bywały tak zwane zawody. Są znane, bo opisane przez gazety japońskie przykłady dwóch oficerów, podoficerów, jeden miał na nazwisko Mukai, drugi Noda, którzy założyli się o pierwszeństwo ścięcia setnego Chińczyka. Obaj napracowali się w pocie czoła, ale okazało się, że nie wiadomo, który wygrał, po prostu dlatego, że bądź co bądź nie stali ramię przy ramieniu. Nie sposób było stwierdzić precyzyjnie, w którym momencie każdy z nich przekroczył setkę. Wobec tego znaleziono wyjście salomonowe, podwyższono poprzeczkę do 150. Bohaterowie tego wydarzenia zrobili sobie zdjęcie i rzeczywiście stoją na tle czegoś, co przypomina rozsypane główki kapusty, ale co kapustą nie. Panie profesorze, do tych dwóch panów jeszcze wrócimy w podsumowaniu. Muszę powiedzieć, że no, słuchałem ze ściśniętym sercem tego, o czym pan mówił. Ta rzeczywiście nieprawdopodobna ludzka tragedia i okrucieństwo japońskich żołnierzy no, szokuje. Jest jeszcze jeden aspekt, o który chciałem pana spytać i to jest w ogóle dosyć charakterystyczne dla japońskiego panowania w Azji. Mam na myśli przemoc seksualną wobec kobiet. Opisuje pan to we wstrząsający sposób w smutnym kontynencie, to znaczy rozpoczęły się na ulicach Nankinu polowania na dziewczęta, często dziewczynki, kobiety, no i dochodziło do bardzo brutalnych gwałtów połączonych z jakimiś absolutnie perwersyjnymi praktykami, prawda? No rzeczywiście istniała na ten temat szeroka, istnieje dalej szeroka dyskusja. Można w zasadzie zaryzykować twierdzenie, że był to jeden z największych co do swoich rozmiarów gwałtów zbiorowych w dziejach Azji.
Drugi wydarzył się w roku 1971, kiedy następowała pacyfikacja Bengalu Wschodniego, wówczas jeszcze Pakistanu Wschodniego przez armię zachodniego Pakistanu, ale tam było na to potrzeba znacznie dłuższego czasu, natomiast istniały pewne wspólne cechy, to znaczy, że gwałt był nie tylko próbą dania ujścia pewnego rodzaju instynktom, ale także próbą upokorzenia nieprzyjaciela. Chodziło bowiem o działania nie tylko wobec kobiet. Miały miejsce przypadki homoseksualizmu, miały miejsce przypadki, kiedy usiłowano zmuszać mnichów buddyjskich do udziału w gwałtach, ponieważ ci byli zmuszeni, byli zobowiązani do zachowania celibatu. Niektórzy odmawiali, wtedy przed dekapitacją ich kastrowano. Bywały wypadki, kiedy ojców zmuszano do gwałtów na córkach, na żonach, na synach. Dlaczego to się działo? Trudno precyzyjnie powiedzieć. Istnieją pewne zeznania sprawców, tych nielicznych, którzy zgodzili się o tym mówić i którym było później wstyd. Z jednej strony mówiono, że brakowało młodych kobiet, inni powiadali, że w momencie, kiedy ją gwałciliśmy, to może myśleliśmy o niej jako o kobiecie, ale chwilą, kiedy to się stało, myśleliśmy o niej jako czymś w rodzaju świni. Zwycięzcy nie uważali pokonanych za ludzi. Tutaj uwaga bardziej ogólna, mianowicie wojny toczone w Azji Wschodniej, wojny toczone w samych Chinach podczas poprzedniego okresu odznaczały się znacznym zasięgiem tego, co można określić jako działania bezwzględne. W przypadku Nankinu natomiast takim czymś niezwykłym była długość trwania tego fenomenu, albowiem należałoby założyć, że w ciągu 2 miesięcy, nie, nawet w ciągu 2 tygodni, najbardziej rozbestwiona armia powinna w końcu się zmęczyć i zająć czymś innym. Kiedyś w końcu, aczkolwiek jakby to nie brzmiało cynicznie, żołnierze powinni się wyszukać. No tak. To rzeczywiście wstrząsające, te masowe gwałty, to oprócz przykładu pakistańskiego oczywiście przypominają też poczynania żołnierzy Armii Czerwonej z kolei. A jak najbardziej. Jest to dobre zestawienie faktycznie. Nic podobnego nie miało miejsca w żadnej innej armii podczas II wojny światowej. Tak, to mówiliśmy teraz o przypadkach tego jakiegoś kompletnego upadku człowieczeństwa, bo trudno inaczej nazwać to, co pan nam teraz przedstawił. To teraz porozmawiajmy, żeby trochę wlać otuchy w serca widzów historii realnej, o przypadkach, kiedy ludzie zachowywali się jak ludzie. Mam tu na myśli oczywiście strefę bezpieczeństwa, którą została utworzona dzięki przebywającym dyplomatom, innym obywatelom państw zachodnich w Nankinie, to było chyba 27 osób. Oni stworzyli taką strefę bezpieczeństwa, do której napłynęło kilkaset tysięcy uchodźców i tam Japończycy nie mordowali i w ten sposób uratowali olbrzymią ilość cywili. I tutaj jest pewien paradoks. Otóż, drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, w literaturze występuje coś takiego jak dobry Niemiec. I bardzo często w książkach, powieściach, filmach występuje Niemiec, który jest dobry, a w tym przypadku poprzeczka została przez historię podniesiona oczko wyżej, ponieważ występuje teraz w naszej historii dobry, przyzwoity nazista. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeli się Państwo, mowa o panie Johnu Reidzie, przepraszam, Rabe, John Rabe, on był, panie profesorze, proszę mnie poprawić, szefem NSDAP w Nankinie i chyba najbardziej się zasłużył na rzecz ratowania cywilów. Jak najbardziej, chociaż należy powiedzieć, oczywiście nie broniąc jego zaangażowania partyjnego, że dla przedsiębiorcy działającego na Dalekim Wschodzie ta przynależność do partii narodowo-socjalistycznej była w znacznej mierze nominalna. Aczkolwiek napisana o nim jedna z prac rzeczywiście mówi, ma się tytuł A Good Nazi from Nankin. I to jeszcze jedno wyjaśnienie, dość zaskakujące, prawda, że Niemiec ma na imię właśnie John, a nie Hans, prawda, czy Johann. Rzeczywiście jego ojciec, anglofil, w ten sposób ochrzcił jedną ze swoich pociech. Natomiast zanim przejdziemy do owej, prawda, strefy bezpieczeństwa, jeszcze mówiąc ostatnie słowa o mających miejsca gwałtach w Nankinie, trzeba powiedzieć, że osobiście najbardziej dla mnie rzeczą szokującą była nie sam fakt gwałtów,
nawet ich skala, tylko to, że w źródłach doszukano się zaledwie jednego, jedynego przykładu oficera japońskiego, który wówczas pomógł Chince. Tutaj rzeczywiście była to rzecz dość wyjątkowa. A ta tak, a dość... Tylko panie profesorze, żeby zamknąć ten wątek przemocy seksualnej, to jeszcze pozwoli pan, że wspomnę naszym widzom o tak zwanych comfort women. I wiem, że to jest do dzisiaj wielki problem w stosunkach państw azjatyckich z Japonią, to znaczy w ogóle Japończycy w późniejszych latach wojny olbrzymią ilość Koreanek, ale też innych kobiet z okupowanych krajów po prostu zamknęli w burdelach wojskowych, więc to wykorzystywanie seksualne to nie jest tylko jedna amok w Nankinie trwający tam kilka tygodni, ale kilka lat, prawda? Z jednej strony to rzeczywiście tak, chociaż jest to sprawa bardziej skomplikowana, tutaj wystarczy jedynie powiedzieć, że w dobie kampanii szanghajskiej, a kampania nankińska była zamknięciem, częścią kampanii szanghajskiej, owa instytucja pocieszycielek nie tyle jeszcze nie istniała, co ówcześni żołnierze nie mieli do nich dostępu. A sama sprawa jest bardzo skomplikowana, tutaj wystarczy tylko zasygnalizować, co powoduje zresztą nieustanne spory, że status tych kobiet był bardzo różny, część z nich była rodowitymi Japonkami i rzeczywiście zgłaszała się do owej pracy z góry, wiedząc, co je czeka i otrzymywała za to wynagrodzenie. Znaczna ich część nie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest różnica i stąd, prawda, linia obrony Japończyków, którzy pokazują, że rzeczywiście nie były to jednoznaczne przypadki. Wróćmy jednak do mimo wszystko Johna Rabego. John Rabe. John Rabe właśnie. Tutaj trzeba zauważyć rzecz, która jest oczywista, ale jednak nie taka zwyczajna. Mianowicie, chociaż Nankin był stolicą Chin, to jednak personel dyplomatyczny przebywał przede wszystkim w Pekinie. Tam była dzielnica międzynarodowa, tam były poselstwa, bo większość ówczesnych państw nie utrzymywała stosunków z Chinami na szczeblu ambasad, tylko na znacznie niższym szczeblu posad, czyli dyplomatów jako takich było w Nankinie zaskakująco niewielu. Prawie wcale, innymi słowy, znaczna część cudzoziemców mogła posiadać najwyżej immunitet konsularny, czyli znacznie mniejszej miary niż immunitet dyplomatyczny. Natomiast kogo miał za sobą Rabę? On sam oczywiście miał pewnego rodzaju immunitet kulturalny, był przedstawicielem koncernu Siemens, był oczywiście przedstawicielem NSDAP. Inna sprawa, że stosunki między Rzeszą Niemiecką a Japonią wcale nie były wówczas tak różowe i jednoznaczne, jakby się to początkowo wydawało. Natomiast był w kontakcie z inną, wcale liczną kolonią cudzoziemską. To byli przede wszystkim ludzie, którzy nauczali prowadzonych przez cudzoziemców, gdzie wykładano w językach obcych, przede wszystkim po angielsku i francusku, w szkołach. To były szpitale, prawda, gdzie znajdowała zatrudnienie pielęgniarka Wilhelmina, czyli Mini Wotlin. Byli inni, proszę państwa, cudzoziemcy i oni rzeczywiście ze sobą współpracowali. W ówczesnych Chinach zresztą kolonie cudzoziemskie były często traktowane jako całość. W Pekinie podpisywały się jako korpus dyplomatyczny. I tutaj rzeczywiście ta grupa zdała egzamin, mianowicie doprowadziła do stworzenia nieoficjalnej strefy ocaleńczej, którą Japończycy z rozmaitych względów zdecydowali się szanować. Tutaj wycofała się ta część mieszkańców Nankinu, która w ogóle miała szansę na przeżycie. Przede wszystkim kobiety i dzieci. Tak, ale ten John Rabe to rzeczywiście historia niesamowita. W książce to jest też taka no, scena filmowa. Zresztą tak na marginesie powstał całkiem niezły film o nim. Mianowicie, nie jeden, aczkolwiek jeden z nich jest szczególnie znany, prawda? Tak. Tak, ta scena, którą pan opisał, no świetna. Jedzie facet w samochodzie z flagą ze swastyką, wymachuje tam, zdaje się, legitymacją NSDAP i po prostu wyszarpuje chińskich cywili z rąk japońskich oprawców i wywozi ich własnym samochodem do tej strefy bezpieczeństwa, więc też ryzykował sporo, że jakiś krewki japoński pijany wódką ryżową żołnierz po prostu go zastrzeli. Jak najbardziej. Zresztą o zastrzeleniu cudzoziemców takich przypadków nie znam, ale wielu Niemców mimo nazistowskiej emblematyki zostało wówczas
pobitych przez żołnierzy japońskich, którzy w gruncie rzeczy nie za bardzo odróżniali między różnymi długonosymi diabłami. Można więc podejrzewać, że z ochotą, prawda, dawali im odpowiedni wycisk. Tutaj Rabe działał jeszcze inaczej, mianowicie zaopiekował się sierotami, porzuconymi niemowlętami. Niektóre z nich zresztą leżały wprost obok zarżniętych matek. Zaopiekował się dziećmi, które przychodziły na świat w strefie ocalenia. Tutaj po prostu płacił, dawał odpowiednie wsparcie dla tych dzieci. Kwotę nieco wyższą dla małych chłopców, nieco, ale symbolicznie niższą dla mniej cenionych w kulturze konfucjańskiej dziewczynek. I rzeczywiście znaczna część mieszkańców Nankinu zawdzięczała mu życie. Oczywiście nie zawsze to działało. Na początku był znamienny incydent, kiedy Japończycy, wkroczywszy do owej strefy, prawda, do zony wyzwolenia, pod pretekstem poszukiwania tam prostytutek, które powinny dla nich pracować, wywlekli je na zewnątrz. Powstaje pytanie, w jaki sposób Japończycy owe prostytutki odróżnili od pozostałych kobiet, nie mówiąc już o tym, że nawet osoby faktycznie parające się ową profesją nie zasługiwały na wydanie w ręce oprawców, którzy z całą pewnością im nie płacili, ani nawet nie mogły one liczyć na tym, że zostaną po prostu po oddaniu swoich usług erotycznych zostawione w spokoju. Oczywiście, oczywiście. Zanim, jeżeli pan pozwoli, zanim przejdziemy do dalszej naszej opowieści, wybiegnijmy trochę w przód, żeby już zostawić ze sobą Johna Rabego, bo przedstawia pan dosyć ciekawe jego losy powojenne. To znaczy on dostał w uznaniu jakąś nagrodę od Chiang Kai-sheka, tak? Po wojnie. A jak najbardziej, chociaż jego losy nie były proste. On po powrocie do Rzeszy próbował zainteresować tym, co się działo w Nankinie, kierownictwo państwa i partii. I być może gdyby tam przyjechał natychmiast, to by to odniosło jakieś skutki. Jak już mówiłem, na początku wojny chińsko-japońskiej stosunki Berlin-Tokio nie układały się różowo. Najkrócej mówiąc, Niemcy uważali inwazję japońską na Chiny za krok błędny politycznie, no ale potem już było później, było inaczej. Pomoc i przyjaźń japońska była w Berlinie wysoko ceniona. Rabe ostrzeżony został przez gestapo, żeby nie wtrącał się w te sprawy. Potem poparł w kłopoty finansowe. Potem jako były bądź co bądź członek NSDAP miał problemy w czasie denacyfikacji. Tutaj rzeczywiście Chiang Kai-shek przyspieszył mu dość rząd Chiang Kai-sheka, wówczas jeszcze w Republice Chińskiej, ale za chwilę na Tajwanie, pospieszył mu z pomocą finansową i udzielał mu takiego rodzaju zapomogi. Rząd Chiang Kai-sheka miał z Niemcami, z niemieckimi oficerami różne, skomplikowane i dosyć zaskakujące, zważywszy na stereotypy związki, a Chiang Kai-shek był człowiekiem, który nie zapominał oddanych mu albo narodowi chińskiemu różnego rodzaju przysług. Tak. Tak. I jeszcze dodajmy, że była tam taka interesująca sprawa, że komuniści wykorzystali tę pomoc, jaką Chiang Kai-shek mu udzielił, jako dowód na konszachty Kuomintangu z narodowymi socjalistami i z Trzecią Rzeszą, co już było kompletnym absurdem. Panie profesorze... Jak najbardziej, no ale to było bardzo chętnie wykorzystywane z rozmaitych powodów. Dobrze, panie profesorze, podsumujmy, przejdźmy do tego podsumowania tej katastrofy nankińskiej. Jest taka kanoniczna książka przetłumaczona na polski język Rzeź Nankinu, pani Chang, którą czytałem swego czasu. Tak jest, pani Iris Chang. Tak, i teraz tak. Muszę zadać to pytanie, panie profesorze. Czy to wszystko przypadkiem nie jest nieco przesadzone? Nie mam na myśli, no wie pan jak to jest z relacjami świadków, jako historyk doskonale, że ludzie mają bardzo często... No rzeczywiście, często się mówi kłamie jak naoczny świadek, prawda? No a zazwyczaj Józef rozbieżność w zeznaniach świadków jest dla historyka dowodem, że mogą oni mówić prawdę. Świadkowie mówiący słowo w słowo, unisono to samo, są niesłychanie podejrzani. No dobrze, bo to jest trochę tak, że po pierwsze bardzo często ludzie, którzy biorą udział w takich straszliwych doświadczeniach, po pierwsze mają taką tendencję oczywiście do wyolbrzymiania tego, co się stało, ale również w wymiarze liczbowym, bo i to jest to pytanie, które chciałbym panu zadać,
Mam na myśli niesamowity jakiś rozdźwięk między podawanymi przez badaczy ilościami. Niektórzy historycy japońscy mówią o 6 tysiącach zabitych, no to jest oczywiście absurd, ale anglosascy historycy czasami mówią o 40-50 tysiącach, natomiast pani Chang podaje cyfry tam rzędu 300 tysięcy, 400 tysięcy, pojawiają się jeszcze większe. I chciałbym zapytać po prostu, czy to nie jest być może element chińskiej, antyjapońskiej propagandy, tak jak niektórzy japońscy badacze utrzymywali, i próba wyolbrzymienia skali tego, co się stało. Do której liczby pan się przychyla? Oczywiście jest to jak najbardziej element chińskiej, antyjapońskiej propagandy, tylko to nie musi podważać prawdziwości samych wydarzeń. Doskonale wiemy, że propaganda wykorzystuje zjawiska prawdziwe, jedynie pompuje je odpowiednio albo naświetla. Tutaj nasze polskie uwrażliwienie, słowo propaganda jest słowem neutralnym, tylko nasze przejścia w dobie komunistycznej i wcześniejszej zaborczej postawiły z równowagi między propaganda równa się kłamliwa propaganda. Ostatecznie można prowadzić propagandę, ostrzegam przed możliwością zachorowania na raka piersi i nie będzie to żadne kłamstwo. W wypadku Nankinu wątpliwości są o tyle zasadne, to znaczy powodują, prawda, zaskoczenie, że dlaczego tak późno, dlaczego dowiedziano się o tym dopiero po wielu latach, dlaczego książka Iris Chang, którą się wielokrotnie zresztą zetknąłem osobiście, wydana w roku 1997, spopularyzowała całą sprawę. Otóż w pewien sposób pytanie jest niewłaściwie zadane. Rzecz była doskonale znana w Chinach jako Nanking Datusza, rzeź nankińska, natomiast nie wywoływała ona zainteresowania świata zewnętrznego, ponieważ rząd komunistyczny w ogóle się tą sprawą nie interesował. Nie interesował się także losami ofiar, nie płacił im żadnych odszkodowań, prawda, chociaż położenie tych ludzi znajdujących się czasem w skrajnej nędzy mogła znacząco odmienić chociażby kwota 100 dolarów. Potem zaś, prawda, po latach 70. w dobie fasadowego pojednania z Japonią również milczał, bo do niczego nie było to im potrzebne. Dopiero w latach 90., prawda, kiedy odgrzano niczym, prawda, odgrzewany kotlet, różne spory z Japończykami, pojawiły się kłótnie o wyspy Senkaku, prawda, problemy graniczne, zaczęto wyciągać z szafy rozmaite szkielety. Sprawa była także znana, poruszał ją rząd Republiki Chińskiej na Tajwanie, ale analogicznie, tak jak informacje białych emigrantów rosyjskich o caracie uważano za bzdurne, ponieważ rozgłaszali to białogwardiejcy, tak samo to, co rząd Republiki Chińskiej na Tajwanie mówił, czy to o komunistach, prawda, czy to o wojnie oporu, jak się nazywa w historiografii chińskiej, lata 37-45, to funkcjonowało w bardzo, prawda, zamkniętym, elitarnym kręgu. Tutaj, proszę Państwa, dobre takie porównanie. Dlaczego cały świat dowiedział się o sowieckich łagrach dopiero od Sołżenicyna, jego archipelagu Gułag, skoro tyle lat wcześniej opisał to Herling, Grudziński i inni? No bo, prawda, Sołżenicyna zaczęli czytać Francuzi, no bo Iris Chang była obywatelką Stanów Zjednoczonych, choć potem przyznano jej honorowe obywatelstwo HRL, a nawet została w chwili, kiedy Chiny Ludowe uznały za stosowne dużo, dużo po odpowiednim czasie wybudować ogromny monument ku czci ofiar tragedii, uwiecznić tam samą Iris, prawda, jej postać już po jej tragicznej, samobójczej śmierci. Trzeba też dodać, że oczywiście ta pioniecka książka miała swoje wady i można było zaatakować jej fragmenty, że autorka miała temperament czasami bardziej dziennikarki niż rzetelnego badacza, że były fragmenty, które nie wytrzymały, prawda, weryfikacji czasu. Ale tak, reasumując, prawda, istnieją twarde dowody. Okej, okay. To jest bardzo emocjonalnie napisana książka, to jest zgoda. Natomiast oczywiście moje pytania wynikają z tego, że to jest tak koszmarna katastrofa i tak olbrzymie okrucieństwo sprawców i taka skala tego wydarzenia, że po prostu ludzki umysł szuka jakichś racjonalnych wytłumaczeń
bo ciężko jest zaakceptować, że ludzie są w stanie drugim ludziom zrobić tak wielką krzywdę na taką Panie skalę. Panie redaktorze, nie przesadzajmy, prawda? Gdyby jakiś Francuz, gdyby jakiś Belg, prawda, czytał o tym, jak wyglądała okupacja w Polsce i na przykład otrzymał monografię pod tytułem Palmiry, prawda, albo otrzymał monografię pod tytułem Powstanie Warszawskie, Rzeź Woli, to by uznał, że jest to niesamowite. Natomiast na tle całych praktyk okupacyjnych, nie tylko tak zwanym generalnym gubernatorstwie, okazałoby się, że jest to logiczna konsekwencja systemu, że może jest to wydarzenie największe, ale w swojej sposobie myślenia nie tak odosobnione. Oczywiście, okupacja panie Chin prezydencie. Przez Japończyków tak właśnie wyglądała. Tak, tylko proszę też zwrócić uwagę, jak pan wskazuje na analogię polską, proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie była możliwość policzenia naszych ofiar, co jest bardzo rzadkie, na przykład w przypadku, nie wiem, Rzezi Woli to jest praktycznie niemożliwe, ale taka okazja się pojawiła przy okazji znakomicie zapisanej przez biurokratyczny reżim sowiecki wywózek na wschód w 1940 roku. Przecież ja się uczyłem, że 1,5 miliona Polaków, czy 2 miliony nawet według rządu emigracyjnego zostało wywiezionych ze ziem wschodnich, a kiedy po upadku Związku Sowieckiego znaleziono dokumentację, okazało się, że 320 czy 350 tysięcy, prawda? W no tak z tym, jest, ale nie w imię tutaj rządu emigracyjnego, ponieważ rząd sowiecki ryglował wszelkiego rodzaju źródła, to można było polegać jedynie na relacjach i szacunkach pośrednich. I tutaj rzeczywiście można by zadać sobie pytanie, skąd wiadomo, ile osób zginęło w Nankinie. No właśnie, ale panie profesorze, bo ja proszę, zanim przejdziemy dalej, krótka odpowiedź, to według pana, bo to nie padło jeszcze, ilu ludzi Japończycy w 1937 i 1938 roku zamordowali w Nankinie? Jako dolną, prawda, granicę co najmniej 150 tysięcy. Rozumiem, a górną? A górną być może rzeczywiście te prawie 400 tysięcy nie jest nieprawdopodobne. Tutaj to chodzi o to, ile osób znajdowało się w mieście w chwili, kiedy kroczyła tam armia cesarska, albowiem strefa ocalenia to jest około 200 tysięcy osób. No tak, drodzy Państwo, i to chyba zamyka dyskusję, to pokazuje Państwu, jak na straszliwą skalę te mordy były, jaka to wielka ta katastrofa humanitarna. Tak jak mówię, powiem krócej i prościej, prawda? Jest to liczba porównywalna z łączną liczbą ofiar Hiroshimy i Nagasaki. Tak, tak jest. Dobrze, to jest to. A więc mamy opowieść o Nankinie, uważam, że zamkniętą. Mam nadzieję, że będziecie Państwo opowiadali o tym, co dzisiaj usłyszeliście swoim znajomym, przyjaciołom, żeby te ofiary, no żeby po prostu w Polsce też wiedziano o tym, bo jest to sprawa nadal bardzo, bardzo mało znana. Ale zanim jeszcze przejdę do samej wojny japońsko-chińskiej, o którą chciałem zapytać pana profesora, to krótko pytanie o odpowiedzialnych. To znaczy są dwie teorie. Pierwsza jest taka, że to wyszło z góry, że był konkretny rozkaz do wojska. Proszę wymordować mieszkańców Nankinu. Druga sprawa, druga teoria jest taka, że jakby spiralą czy zapalnikiem było mordowanie jeńców, ale to po prostu się w miarę tam spontanicznie ze strony żołnierzy rozszalałych w mieście nakręciło. No i to jest oczywiście pytanie, kto ma rację i jeżeli to była jakaś decyzja, jakiś rozkaz, to na jakim poziomie to zostało podjęte? No bo oczywiście rozumiem, że nie cesarza Hirohito. No nie cesarza Hirohito, choćby z tego powodu, że nie miał on początkowo żadnych informacji na temat upadku Nankinu. Jedno jest całkowicie pewne, istniał rozkaz z góry z bardzo prostego powodu. Żołnierze już mniej więcej po 2 tygodniach rzezi mieli po prostu dość. Byli zmęczeni, trzeba było ich motywować do dalszych działań, do dalszego machania bronią białą, rozmaitymi wezwaniami do patriotyzmu i czarkami sake. Inaczej sprawa by, prawda, automatycznie z powodu zmęczenia materiału wygasła. Kto był odpowiedzialny? Można powiedzieć, że osoba uznana za odpowiedzialną została stracona podczas procesu tokijskiego. Był to generał Matsui Iwane, dowódca ówczesnych sił cesarskich, które wkroczyły do miasta. Tutaj nawiasem mówiąc trzeba powiedzieć, że proces tokijski, cokolwiek o nim powiedzieć, był znacznie bardziej rzetelny od norymberskiego. Mimo Pearl Harbor ani jeden admirał nie został skazany na śmierć, natomiast skazani za zbrodnie wojenne generałowie
działali przeważnie w Chinach, a nie na Pacyfiku. Matsui na pewno był winien w tym sensie, że był najwyższej rangi decydentem, że mimo swojego stanu zdrowia był w kiepskim jego stanie podczas wkraczania do miasta. To prawda, wjechał na nim ceremonialnie i konno, ale potem położył się do łóżka. Jednak czas trwania rzezi był tak długi, że musiał się on zorientować, co się dzieje. Natomiast przykro mi, że jako historyk nie potrafię tego definitywnie rozstrzygnąć, kto za nim, prawda, najprawdopodobniej z Tokio dążył do dalszej eksterminacji. Niektórzy wskazywali, że był to książę Asaka, krewny cesarza, który w ten sposób wypełniał pewnego rodzaju zadania. Na pewno nie mógł on działać z polecenia swojego kuzyna, cesarza Hirohito. Potem się z nim spotykał i na pewno o rzezi nie mówił. Odpowiedzialność samego Hirohito to rzecz skomplikowana. Odsyłam tutaj do mojej biografii. Jest prawdopodobne, że dowiedział się on o wszystkim nawet dość dokładnie, ale post factum, prawda, od swojego najmłodszego brata, księcia Mikasy, który służył na froncie chińskim jako oficer. W każdym razie odpowiedzialność armii japońskiej, odpowiedzialność rządu japońskiego, odpowiedzialność ministra spraw zagranicznych, a potem premiera Hiroty Kokiego, w sensie przynajmniej biernym, że nie zrobiono nic, nie ulega najmniejszych wątpliwości. Tak, tak. To wiem, że teorii jest mnóstwo, bo jakby no nie ma tego rozkazu, prawda? Jest jeden z teorii, że tam jeden z oficerów... No nie ma rozkazu, ale jak pamiętamy, obrońcy Stalina odnośnie zamordowania Kirowa i obrońcy Hitlera odnośnie zagłady Żydów operują tym samym argumentem: nie znaleziono dokumentu. W takim razie wskazując na historię Polski, oczywiście nie w wypadku wydarzeń zbrodniczych, przypominam, że nie znaleziono dokumentu na piśmie, że to Józef Piłsudski nakazał generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu zająć Wilno, prawda? Tak, tak, ale brak dokumentu oczywiście konkretnego też powoduje, że jedna z teorii, tam pamiętam, mówiła o jakimś radykalnym oficerze wywiadu, który miał za plecami księcia Asaki wysłać telegram, czy też rozkaz wydać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo tego, ale teorii, natomiast ma pan rację oczywiście, że odpowiedzialność ponosi dowództwo armii japońskiej, ponieważ to byli ich ludzie, którzy to zrobili. Natomiast na koniec chciałbym powiedzieć następującą sprawę, to znaczy opowiedzieliśmy o pewnym najbardziej dramatycznym i wstrząsającym epizodzie wojny japońsko-chińskiej w lat 37-45, ale chciałbym, panie profesorze, tak bardzo krótko dla widzów, którzy nie bardzo orientują się w dziejach Azji XX wieku, żeby pan zarysował nam w ogóle, o co chodziło w tym konflikcie. Skąd ci Japończycy wzięli się w Chinach? Jak rozumiem, trzeba by się cofnąć trochę do roku 1931 i do stworzenia Mandżurii, czyli co, wyrwania przez Japończyków części Chin, tak, i stworzenia tam państwa marionetkowego. No można się cofnąć, jak to ktoś mówił, prawda, do początku świata i pierwszych Japończyków w raju, a nawet do tego, jak to kiedyś włócząca się, to jest taka opowieść chińska, po lesie córka cesarza została napadnięta przez człowieka śniegu, prawda, i w ten sposób powstał pierwszy mieszkaniec wysp japońskich. To oczywiście złośliwa, ksenofobiczna chińska historyjka, ale rzeczywiście rok 31 to jest wyrwanie Chinom Mandżurii. To jest nie tyle początek antagonizmu, co początek wydarzeń, które faktycznie wiodą ku niewypowiedzianej wojnie. Potem jest próba przypudrowania tego, aczkolwiek nigdy Chiny aneksji Mandżurii nie uznały. Jednak w międzyczasie były próby pojednania. Ich kulminacją jest podniesienie przedstawicielstw obydwu krajów do rangi ambasad. To jest rok 35. To się później nie udaje mimo pewnych wysiłków ze strony Chiang Kai-sheka. I to jest wybuch wojny w tym, co Chińczycy lubiący magię cyfr nazywają potrójną siódemką, bo to jest 7-7, czyli 7 lipca roku 1937. Jest początek wojny, który w pewnym sensie przypomina wybuch I wojny światowej w Europie, to znaczy te dni na przełomie lipca i sierpnia 14 roku, kiedy jeszcze strony nie wiedzą, co robić, powoli wpełzają w wojnę, prawda? Jakby nie chcąc uwierzyć, że rozpęta się pandemonium, i wreszcie sierpień, kiedy Japończycy uderzają na Szanghaj, a inwazja 3-milionowego miasta, gdzie są europejskie i amerykańskie
przyczółki, prawda, i dzielnice, to już nic innego jak wojna w pełnym tego słowa znaczeniu. Kampania, która ma w sobie starcia o zasięgu na miarę Verdun, na miarę I wojny światowej, o podobnej liczbie zabitych, około 700 tysięcy po obu stronach, a cała Dolina Yangtze staje się grobem do listopada roku 1937 dla prawie miliona ludzi, w tym oczywiście także Japończyków. Nie, to szokujące, absolutnie cyfry olbrzymie, natomiast co ciekawe, ta wielka wojna wybucha od bardzo specyficznego incydentu, czyli mam na myśli incydent na moście Marco Polo w 1937 roku. Proszę opowiedzieć tą historię, bo to jest taka trochę tragikomedia, prawda? No ona się wydaje tragikomedią, prawda, ale przypomnijmy znakomitą dzieło literackie Przygody dobrego wojaka Szwejka, a to zabili nam arcyksięcia, prawda? I też się wydaje, że jest to początkowo groteskowe. W zasadzie, żeby pozostać w tej konwencji dowcipnej czy pseudodowcipnej, mówiono, że winnym był pewien szeregowiec japoński. Był to zresztą Tokijczyk o nazwisku, o ile pamiętam, Shinada, który późnym wieczorem dnia 7 lipca oddalił się z placu apelowego. Do dzisiaj nie wiadomo po co. Inni, jedni mówią, że za swoją potrzebą naturalną, inni, że potrzeba była nieco bardziej wzniosła, że się udał do domu publicznego. W każdym razie nie doliczono się go na apelu, a przełożony, nie wiedząc, dlaczego nie ma podkomendnego, stwierdził, że został on zastrzelony przez Chińczyków z portu po drugiej stronie rzeki. Wobec tego rozkazał ostrzelać port. Chińczycy odpowiedzieli ogniem i tak to przez przypadek, prawda, zaczęło się to, co określali Japończycy mianem incydentu chińskiego, a co się skończyło atomowymi błyskami nad Hiroshimą i Nagasaki. Tak, tak, ale to właśnie jest, muszę panie profesorze powiedzieć, opowiada się o tym anegdotycznie, no ale oczywiście ten incydent na moście Marco Polo był pretekstem do wywołania wojny, a nie jej przyczyną, bo rozumiem, że przyczyną było to, że Japonia, bardzo błyskawicznie rozwijająca się gospodarczo i demograficznie przede wszystkim eksplodująca w owym okresie, po prostu szukała miejsca do ekspansji. I to najprościej było po prostu zrobić na kontynencie azjatyckim kosztem Korei, no ale przede wszystkim właśnie Mandżurii i Chin, tak? Czyli to było po prostu element szukania przestrzeni życiowej przez Japonię. Ogólniając na pewno tak, natomiast w małej skali trzeba pamiętać, że strzelanina taka jak na moście Marco Polo zdarzała się w ówczesnych północnych Chinach w zasadzie co chwila, więc bezpośredni sprawcy, którzy tam sobie postrzelali, prawda, uważali, że chodzi o ograniczony incydent, dzięki któremu można będzie wytargać, prawda, kolejne przywileje. I po tej strzelaninie rzeczywiście zawarto zaraz następnego dnia rano rozejm i nikt nie uważał, że będzie to coś istotnego, tylko że rzeczywiście sztab generalny w Tokio uznał, że można, znowu powtórzę to sformułowanie, wyszarpać coś więcej. Zażądał ewakuacji okolicy Pekinu, a to była mimo wszystko dawna stolica Chin, chiński Kraków. Pojawili się tacy, którzy mówili, że mamy wielką okazję, żeby w ogóle wykurzyć, prawda, władzę chińską z Chin północnych, a z drugiej strony Chiang Kai-shek nie miał wielkiego pola do manewru. Opozycja, nie tylko komuniści, oskarżali go od dawna, że woli zabijać Chińczyków, chodziło oczywiście o komunistów, niż walczyć z Japończykami. Gdyby miał oddać Pekin, dawną stolicę Chin, no utraciłby nieodwołalnie twarz. Trzeba było coś zrobić, prawda? Tak, no i doszło do wojny, która trwała, tak jak mówiliśmy, 8 lat. I to jest bardzo interesujące, panie profesorze, bo proszę zwrócić uwagę, że przez Hollywood trochę i w ogóle przez zainteresowania opinii publicznej w Polsce, my patrzymy na wydarzenia na Pacyfiku przez pryzmat oczywiście zmagań Anglosasów z Japończykami. I ta wojna w takim powszechnym, na tym teatrze Pacyfiku, w powszechnym opinii wybucha w momencie ataku japońskiego na Pearl Harbor i trwa do kapitulacji Japonii w 1945 roku, a tymczasem tam był inny front, prawda? Front bardzo skomplikowany, bo w Chinach działo się bardzo dużo. Z jednej strony wojna chińsko-japońska, z drugiej strony wojna domowa chińsko-chińska, czyli komunistyczno-chińska, Kuomintang kontra komuniści, Mao kontra
Chiang Kai-shek, także tam się bardzo dużo działo i to chyba mam wrażenie, że Europejczycy niespecjalnie zdają sobie sprawę ze skali tego wszystkiego, prawda? Ile osób zginęło w wojnie japońsko-chińskiej? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, podobnie jak się nie da odpowiedzieć na pytanie, ile osób zginęło w wojnie sowiecko-niemieckiej. Możliwe są jedynie mniej lub bardziej precyzyjne szacunki. Odpowiedź najbardziej ścisła, ale nie ścisła, brzmiałaby dużo, bardzo dużo, ale ponieważ nieładnie byłoby tak powiedzieć, no to powiedzmy to tak. Dolna granica co najmniej 15 milionów, górna granica około 20 milionów, z czego poległych wojskowych chińskich można określić w miarę precyzyjnie, to było trochę mniej niż 3 miliony. Znacznie łatwiej policzyć poległych Japończyków, po prostu dlatego, że istnieje ich dokładniejsza ewidencja, podobnie jak łatwiej policzyć nawet na froncie wschodnim żołnierzy Wehrmachtu niż Armii Czerwonej. To jest nieco ponad 400 tysięcy żołnierzy Armii Lądowej, jeżeli do tego dodamy jeszcze straty marynarki wojennej, znacznie niższe, no to to będzie około 430 tysięcy. Zaraz, tutaj zaraz, ale panie profesorze, jest ogromna. Ale czegoś mi tu brakuje w tym, co pan powiedział, ponieważ powiedział pan, że 3 miliony żołnierzy chińskich, pół miliona żołnierzy japońskich, a pozostałe 16,5 miliona ofiar tej wojny, to kto to jest? To jest ludność cywilna, prawda? No właśnie. Taki charakter miała wojna w Azji, prawda? I o tym należy pamiętać. Jeżeli widzimy wojny w Azji, często z przyczyn zrozumiałych, ale absolutnie niesłusznych, redukowanych do miana wojny na Pacyfiku. W Japonii mówi się o wojnie 15-letniej, licząc od roku 1931 do inwazji na Mandżurię. No to się przekonamy, proszę Państwa, że polegli żołnierze anglosascy to jest około 0,5% wszystkich zabitych, prawda? Chińczycy to około 60%. Natomiast cała reszta to są Azjaci zabici przez armię cesarską. To pokazuje rodzaj wojny, jaką prowadziła armia cesarza. No i jeszcze jedno może użyteczne porównanie. Wojna w Azji zaczęła się wcześniej niż wojna w Europie. Skończyła się później, objęła większe terytorium, zaangażowała większą liczbę ludzi. Pod okupacją japońską było około 0,5 miliarda ludzi w roku 1942, podczas gdy niemiecko-włoską w tym samym czasie około 250 milionów. No proszę, a widzi pan, a nasze spojrzenie eurocentryczne, prawda, zupełnie te proporcje odwraca, przynajmniej w takim powszechnym spojrzeniu. Ja nie przez przypadek tak wierciłem panu dziurę w brzuchu w sprawie tych 16 brakujących milionów, ponieważ to, moim zdaniem, panie profesorze, pokazuje i uprawdopodabnia skalę tej strasznej nankińskiej masakry, ponieważ to nie był odosobniony przypadek, prawda? Po prostu takie były metody walki armii japońskiej na kontynencie azjatyckim z Chinami. A walki ciekawe, i tak na marginesie muszę państwu powiedzieć, że mam taki plan, żeby kiedyś zrobić odcinek historii realnej o amerykańskich lotnikach, to jest mało znana sprawa, którzy walczyli w ramach chińskiej armii z Japończykami jeszcze zanim wybuchła wojna. I zanim Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. To ciekawa bardzo historia. Bardzo film z Bruce'em Willisem powstał, ale kiepski podobno strasznie. Bo tych filmów było więcej, robiono je jeszcze w czasie II wojny światowej, ale one miały rozmaitą rzeczywiście jakość. Tak, ale to nie ciekawe. Się tak bardzo nasze europejsko-amerykańskie piersi, to rząd Chińskiej Republiki Ludowej w ogóle przez trzy dziesiątki powojennych lat nie przypominał o wojnie chińsko-japońskiej, po prostu traktował go ją jako jeszcze jeden prąd wojny komunistów chińskich z imperializmem cudzym i własnym. Dobrze. Panie profesorze, ostatnie pytanie, podsumowanie naszej rozmowy. Współczesność. Znowu oczy całego świata są teraz zwrócone na Pacyfik, na Azję. Urosło wielkie mocarstwo w postaci Chin. Mocarstwo, które rzuciło Stanom Zjednoczonym rękawice i próbuje zdobyć supremację na Pacyfiku i w Azji. No oczywiście wszyscy zastanawiamy się, czy ta wojna handlowa, ekonomiczna, nerwów, jak to zwał, tak zwał, amerykańsko-chińska, przerodzi się w wojnę gorącą. Ale chciałbym zapytać się pana, panie profesorze, czy spuścizna tej wojny,
czyli obecności Japończyków w okupacji japońskiej tej olbrzymiej części Chin, te straszne zbrodnie, Nankin, pozostałe potwornie bombardowania, to co Japończycy robili w Korei, czy dzisiaj dla stosunków między Tokio, Pekinem, nie wiem, Seulem a Pekinem, czy to jest jakiś problem, czy tam się uprawia taką politykę opartą o historyczne resentymenty, czy pamięta się o tym, czy może jakieś ktoś chce od kogoś reparacje, czy odszkodowania? Proszę zarysować nam tą problematykę. Oczywiście, że jest to problem i od czasu do czasu wydobywa się szkielety z szafy, natomiast sprawa jest dość skomplikowana i nasuwa pewne analogie. Otóż komunistyczny rząd Chin, podobnie jak komunistyczny rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w swoim czasie wszelkich reparacji się zrzekł, prawda? Oczywiście rzecz jest przypominana, kiedy to jest potrzebne, przy czym czasami gra się tym cynicznie. Nie chciałbym tutaj wystąpić w roli obrońcy Japończyków, ale powiem rzecz banalną, oczywistą, ale bardzo niepopularną. Mianowicie, chociaż rzezie, jakich się Japończycy dopuścili w Chinach, były czymś olbrzymim, to jednak rząd Chińskiej Republiki Ludowej pozbawił życia znacznie większej liczby własnych obywateli, według rudymentarnych szacunków około 3 razy większej liczby, niż uczynili to Japończycy, i z tego punktu widzenia jest oskarżycielem dosyć niewiarygodnym. No wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że nasze zrozumiałe resentymenty wobec Niemców byłyby równie często przypominane, gdyby Bierut i Gomułka mieli na sumieniu 5 albo 15 milionów Polaków, prawda? To znaczy tyle razy większą liczbę niż ich liczba zginęła podczas II wojny światowej, nawet nie licząc, proszę Państwa, polskich Żydów, w takim razie te użalania wyglądałyby oczywiście zupełnie inaczej. Ale sprawa jest, czasami jest wydobywana w wypadkach bardzo bolesnych, a Japończycy, którzy się często nie interesują własną historią, są nią zaskakiwani. Od pierwszy z brzegu przypadek, prawda, skandal, że biznesmeni japońscy w Szanghaju zrobili sobie rodzaj orgii z udziałem chińskich prostytutek. Rzecz, można by powiedzieć, banalna, prawda? Ale tak się okazało, czego ci Japończycy pewnie nawet nie byli świadomi, że zaprosili do siebie dziewczęta w dniu 18 września. Jest to rocznica inwazji na Mandżurię, prawda? Uznano powszechnie w Chinach, że zamierzano w ten sposób odpowiednio uczcić rocznicę, w tych dziewczętach widząc personifikację narodu chińskiego i Chin jako całości. O tych wszystkich rzeczach trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać, że na przykład japońska bandera wojenna jest uważana za element militarystyczny, w przeciwieństwie do zwykłej flagi ze wschodzącym słońcem, i że jej publiczne eksponowanie w Chinach na koszulkach, prawda, na t-shirtach, na różnego rodzaju chorągiewkach może narazić na grube nieprzyjemności. No tak, to najlepiej pokazuje, że te sprawy są cały czas żywe, a jeżeli chodzi o potworny terror i ludobójstwo dokonane przez chińskich komunistów na własnych obywatelach, 60 milionów ofiar, to na pewno w historii realnej tym się jeszcze zajmiemy. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję również. To już drugi raz, jak pan profesor jest gościem historii realnej. Poprzednim razem rozmawialiśmy o japońskiej polityce zagranicznej podczas wojny. Zastanawialiśmy się, dlaczego Japonia popełniła harakiri, atakując Stany Zjednoczone. Polecam państwu również tamten odcinek. A wszyscy, którzy mają... Za każdym razem były to rzeczy nieprzyjemne, niestety. Tak. Ale, jeżeli chodzi o coś przyjemnego, to myślę, że ucztą intelektualną będzie dla Państwa książka pana profesora Jakuba Polita, wydawnictwo Arkana, Smutny kontynent. Otóż to jest to. Wszyscy, którzy mają niedosyt po dzisiejszej rozmowie, odsyłam Państwa do tej świetnej książki. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi. Do widzenia. Dziękuję serdecznie. A wszystkim widzom dziękuję za obejrzenie naszej dyskusji. Wspierajcie Państwo historię realną. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy. Podawajcie dalej nasze filmy, żeby wasi przyjaciele mogli je oglądać. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie bezpośrednio poprzez przyciśnięcie wesprzyj pod tym filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna.